Po pierwsze, od dziś będę nagrywał z obrazem panoramicznym. Jeżeli nie będę zapominał zmieniać ustawień kamery, to jak najbardziej będziecie mnie widzieć na szerokim ekranie. Po drugie, rozpoczynam serię vlogów pod tytułem Krótko i na nie jeden temat. O co będzie chodziło? W jednym vlogu będzie po prostu zawarte kilka myśli, bardzo krótkich, kilkusekundowych nawet, poskładane w jeden film. Możliwe, że każdy z tych filmów może trwać na przykład pół minuty. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. I będą to rzeczy naprawdę różne. Czy to nowości z mediów, czy to rzeczy, które po prostu przydarzyły mi się na ulicy, czy w życiu. Po prostu urywki, króciutkie myśli. Niektórzy vlogerzy już to robili, robią, tylko nie wiem, nie zorientowali się, że to jest coś takiego trochę innego i robią to normalnie na co dzień. Z tym kojarzy mi się na przykład vlog Mateusz albo Gargamel, bo oni nieraz do tych swoich filmów wrzucają takie po prostu fragmenty króciutkie o zupełnie czym innym niż jest temat. No, także mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a teraz intro. Pam! W moim mieście jest taka legenda miejska, że kontrolerzy komunikacji miejskiej nie pracują rano, bo im się nie chce wstawać. I wiecie co, no jest to chyba prawda, bo naprawdę rzadko się ich spotyka rano. Brodka nagrała utwór o tym tytule, który albo nie wiem ja jak się czyta, albo w ogóle nie wiadomo jak się go czyta. I ludzie piszą, że to jest światowy poziom muzyki, że to jest na karierę międzynarodową kawałek. No ja uważam, że mają rację. To jest indie pop po prostu na wysokim poziomie. Gonienie Florence and the Machine bym powiedział jako taki wyznacznik jakości w indie popie. Jak często spotykacie wywalające się na ulicy babcie na chodniku? No myślę, że nigdy albo bardzo rzadko. Bo babcie, to znaczy osoby starsze, są ludźmi zazwyczaj bardzo, bardzo ostrożnymi i chodzą powoli. A tutaj dzisiaj mi się spotkało babcie, która chciała przebiec na mrygającym zielonym świetle. I miała na sobie nie miała na sobie kapci, miała na sobie klapki, a wiadomo, w klapkach się ciężko biega, łatwo się wywalić. Zwłaszcza jak się jest starszą osobą i ma się na pewno nie taką kondycję. Z pewnością nie trzyma się równowagi tak dobrze. I dzięki takiej babci mieliśmy dziś niecodzienny widok przewracającej się na chodniku babci. Czemu ja się uśmiecham? Przecież to jest smutne. Babcia upadła. Jak wam się podoba taka koncepcja vlogowania? Pyszcie! Czekam. Vloganie to takie danie.